Róża Żabczyńska to pierwszy portret boomerki w literaturze polskiej. Cudzoziemka przedstawia nam psychopatologię życia codziennego, pozornie starsza, kulturalna pani, ale jeśli przyłożyć ucho troszeczkę głębiej, to dobiegnie naszych uszu nierówny dźwięk. Zapraszam Cię do lektury Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej. Przy okazji podzielę się kilkoma refleksjami na temat struktury fabularnej lektur szkolnych oraz na temat sposobów interpretacji, a właściwie ich braku. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Będzie się działo. Róża jest kulturalną starszą panią. Pewnie myśli o sobie, że jest mocno osadzona w kulturze. Kiedyś w Taganrogu była rokującą skrzypaczką. Później już niestety nie rokowała. Chodzi w purpurowym, trochę przyciasnym żakieciku, a unika takich siko-beżo-brązów. Myśli o sobie, że jest świetnym, superkulturalnym gilfem. Problem sprowadza się do tego, że w życiu codziennym Róża Żabczyńska może być troszeczkę szorstka w obejściu. Superpartia, kurwo! Superpartia! Róża była egzotyczną pięknością. W Warszawie wyróżniała się swoją urodą. Dbała, całe życie bardzo dbała o swoje ciało, o swój wygląd. Wcierała w nie różne kremy, maście, emulsje. W pewnym momencie było tego tyle, że musiała usprawnić sobie trochę proces. Pierwszy romans spalił Różę. Nastoletnia dziewczyna wystraszyła się, ponieważ Michał pchał się za szybko z łapami. Doznała pewnego rodzaju szoku, ale nadal kochała chłopaka, który niestety bardzo szybko znalazł sobie alternatywny, miał już plan B. Zakochał się w jakiejś dziewczynie i to na dodatek w Rosji. Wyjechał. Róża w trakcie tego krótkiego romansu, czy nastoletniej miłości, można raczej powiedzieć, nie ćwiczyła wystarczająco intensywnie, często na skrzypcach i w ten sposób trochę zaprzepaszczała swój talent. Następnie po rozstaniu również nie ćwiczyła z powodu złamanego serca. Czyli widzimy, jakby żaden stan nie służył temu, by pracowała nad swoją techniką, ale pretensje o zmarnowanie talentu miała do swojego nauczyciela. Róża generalnie u niej trochę było na bakier z logiką, ponieważ ona stwierdziła, że chce być skrzypaczką, ponieważ kiedyś jeszcze w Rosji byli na koncercie pewnej włoskiej skrzypaczki. Róża była pod wielkim wrażeniem i dlatego chciała właśnie zostać skrzypaczką. Steroryzowała rodziców, po czym miała, właśnie steroryzowała po to, by mogła się uczyć gry na skrzypcach, po czym na koniec miała do nich pretensje o to, że nie została śpiewaczką. Chyba wspominałem już, że logika nie była jej najmocniejszą stroną. Postanowiła dokonać symbolicznej zemsty na gatunku męskim, ale i ludzkim za swoją porażkę matrymonialną przy pierwszej próbie. Wybrała sobie Adama jako obiekt zemsty, żeby odegrać się na rodzicach, którzy chcieli wydać ją bogato. Następnie mściła się na Adamie, bo nie był Michałem. No i gdy pojawiły się dzieci, no to był problem taki, że dzieci były podobne już do Adama, czyli mściła się znowu na dzieciach. Dzieci wychowywała w systemie, można powiedzieć, skandynawskim, ale precyzyjniej rzecz ujmując, hodowała je w syndromie sztokholmskim. Jak widać, każda jej zemsta była ślepa i wpędzała ją w jeszcze większe nieszczęścia, o które obwiniała tylko i wyłącznie swoje otoczenie. O logice chyba już, czy jej braku, już chyba wspominałem. No i pojawia nam się tutaj pytanie, co z Różą było nie tak? Tutaj pojawia się znowu klasyczna szkoła interpretacji. Nie, bo to zła kobieta była. Róża zabrała Michała do ołtarza, walnęła rotę i chłopakowi, którego paliły jądra, kazała powtarzać za sobą. Tyle go widziała, chłopak był zdrowy na umyśle, zawinął się, znalazł przyszłą żonę w Rosji. Róża, jak na wariatkę przystało, obwiniała o całą sytuację nie Michała, ale Boga. O braku logiki już mówiłem. I Róża sobie myślała, przecież tam, kurczę, przy tym ołtarzu ja sobie postawiłam, ja sobie go zaklepałam w zaświatach,
Przybiłam wieczny stempelek na jego penisku, a to nie zadziałało. No i w zasadzie to by było tyle, jeśli poruszalibyśmy się w klasycznej interpretacji. I moim zdaniem jest to nie tyle proste rozumienie, ale wręcz prostackie. Ono zakłada, że, znaczy to jest bardzo powierzchowne rozumienie i zakłada, że zło jest czymś zewnętrznym naturze ludzkiej, że jest niejako takim pasożytem, którego trzeba się pozbyć, a w zależności od epoki były różne metody pozbycia się tego pasożyta w oświeceniu dzięki nauce, w romantyzmie dzięki uczuciu, a w pozytywizmie i komunizmie dzięki pracy, czy właśnie w freudyzmie, który mamy tutaj w fabule, dzięki analizie psychoanalitycznej pozbywamy się tego zła. Życie dla Róży jest torturą. Cały jej dramat sprowadza się do tego, że jej nierozwinięty czy zwichnięty talent artystyczny spowodował zwichnięcie również takiego zmysłu życiowego. I Róża odgrywa się na otoczeniu właśnie za swoje niepowodzenia. Ma oczywiście pretensje o zmarnowany talent do nauczyciela czy do rodziców, ale weźmy na ten przykład dwójkę sportowców, Ryan Giggs, były piłkarz, czy Julius Randle, koszykarz ekipy New York Knicks. Obaj byli czy odpowiednio lewonożny i leworęczny i nie korzystali w zasadzie z drugiej nogi, a jednak mogli osiągnąć bardzo wysoki poziom kunsztu sportowego. Julius Randle nawet za poprzedni sezon dostał nagrodę dla zawodnika, który poczynił największy postęp, bo podobno raz chciał użyć prawej ręki. A mogli obaj się mścić na praworęcznych osobach. Dlaczego tego nie robili? Cudzoziemka jest ciekawym wariantem lektury szkolnej. Ona odwraca taki tradycyjny schemat. Może najpierw opowiem, jak ten schemat wygląda. Mianowicie wygląda w ten sposób, że głównemu bohaterowi nie wychodzą plany matrymonialne. On jest zrozpaczony, załamany, nie wie, co z sobą począć. Jest na dnie. Nie sięga po jakieś podręczniki motywacyjne, nie zastanawia się, jakby co zrobił nie tak, czy co powinien zmienić następnym razem. Jest na dnie i postanawia, okej, że to niepowodzenie matrymonialne w skali mikro staje się przepustką dla mnie do działania w skali makro. Czyli postanawia, że okej, jakby ja jestem nieszczęśliwy i na bazie tego nieszczęścia będę ratował Polskę czy naród. I wystarczy spojrzeć na czy to pana Tadeusza, Kordiana, Dziady, Przedwiośnie, Konrada Wallenroda, Ludzi Bezdomnych, nawet Ferdydurkę, które jest właśnie pastiszem tego schematu. Można wymieniać bez końca. I to jest ciekawa prawidłowość i tutaj w Cudzoziemce mamy troszeczkę takiego twista, ponieważ nie dochodzimy na ten drugi poziom. Ponieważ Cudzoziemka, czy Róża, stwierdza, że okej, jakby nie wyszło jej w życiu prywatnym, doznała porażki, postanawia więc zostać na tym poziomie, nie wchodzi na ten poziom narodowy, zostaje na tym poziomie podstawowym, prywatnym i chce się zemścić na gatunku ludzkim, na mężczyznach, jak już wspominałem, i to jest jej katalizatorem do działania. Swoją drogą zastanawiające jest, że z definicji polski działacz społeczny, patriota, musi być prywatnie nieszczęśliwy. Jakoś skromnie sypnęło nam lektur, gdzie szczęśliwi ludzie w niczańskim stylu dzielą się swoim szczęściem i z tego powodu udzielają się społecznie. I Anna Karenina, Lwa Tołstoja, rozpoczyna się słynnym zdaniem. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Może i tak, ale widocznie Tołstoj nie czytał polskich lektur. W polskich lekturach w zasadzie nieszczęście jest, tak jak powiedziałem, sprowadza się cały czas do jednego schematu. A jak wygląda szczęście? No, szczęście to w zasadzie jest śmierć, bo Wallenrod umiera, Soplica umiera, Judym od dołu ogląda korzenie drzewa, więc też symbolicznie jest trupem.
Gustaw jedzie na rosyjskiego Erasmusa na Syberię, bo do Rzymu nie było już miejsca. W zasadzie też dla niego jest to śmierć społeczna. Tyle. Róża niczym napalm potrafiła rozwalić nawet najlepszą sielankę. Ona pragnęła hołdów od wszystkich zawsze i wszędzie. Można powiedzieć, ok, pewna słabość kobiety, tylko dlaczego zmuszała do tych hołdów na przykład dzieci, wybudzając je w środku nocy? Doprowadziła do takiego stanu uzależnienia, jak wspominałem, sztokholmskiego własnych dzieci, że jej córka Marta miała pierwszy sen erotyczny był ze swoją matką, ale nie dowiadujemy się, czy doszła. Przy okazji relacji z dziećmi mamy piękne nawiązanie do Mickiewicza, do powrotu taty. Od tamtego dnia zawsze ile razy między Różą a domem przerywało się normalne współżycie, gdy ono później wracało, dopytywała srogo, czy dzieci były o nią niespokojne. Nauczono się wkrótce tego obyczaju. Władyś sam wybiegał naprzeciw matki z twarzą skłopotaną, sumiennie recytując: ach, jesteś nareszcie. Gdzie byłaś tak długo? Jak się czujesz? Bardzo tęskniłem do ciebie. No i na koniec, można powiedzieć, dodawał: okej, a teraz daj mi, mamo, piątaka. Tak, żeby sąsiedzi nie słyszeli. I to były z zewnątrz, to były pozornie naturalne przejawy ludzkiej czy dziecięcej troski o matkę, ale jeśli czytamy dokładnie między wierszami, to zrozumiemy, że to było po prostu to była przemoc emocjonalna. Co można jeszcze powiedzieć o Róży? Fabuły nie ma co streszczać, ponieważ jako takiej fabuły tutaj nie ma. Mamy liczne retrospekcje, czyli tak dobrze nam znane boomerskie: a za moich czasów to żyliśmy pod kamieniem, a wam to się w dupach przewraca. Ale zrekonstruujmy sobie najważniejsze wydarzenia. Róża przychodzi do swojej córki Marty, no ale umówiły się, a jednak córki nie ma. Służąca Marty mają w pompce, wnuk również mają w pompce. No i jak na kobietę toksyczną przystało, chwyta za telefon i obdzwania całą rodzinę, sprowadza wszystkich do mieszkania po to, by ich nękać. I to, o czym nie wiemy, bo widzimy tę całą scenkę i widzimy, że to jest kobieta toksyczna, ale tu jest pewna niezgodność fabularna, ponieważ my jeszcze nie wiemy o tym, że zaszła przemiana w psychice głównej bohaterki, w psychice Róży. Czyli teoretycznie mamy starą Megierę, ale w wersji soft. Ale autorka musiała nam pokazać jednak charakterek Róży Żabczyńskiej, więc mamy jazdę bez trzymanki. Jedzie po, na przykład po swoim mężu Adamie, po całym jego CV, dwa pokolenia w obie strony. I tak jak mówiłem, teoretycznie jest to wersja soft. W ultranarodowej literaturze polskiej mielibyśmy więc do czynienia pierwszy raz z osobą do szpiku kości złą. Wróćmy może tutaj na chwilkę do Izabeli Łęckiej, bohaterki lalki Bolesława Prusa, o której sam nawet w swojej interpretacji, którą zamieszczam tutaj, wspominałem, że jej charakter był wynikiem zanurzenia w kulturze polskiej, ale styczność Izabeli Łęckiej z kulturą polską była dosłownie ułamkiem w porównaniu do tego, jaką styczność miała Róża Żabczyńska. Generalnie problem sprowadza się do tego, że Róża jest z poprzedniej epoki. Ona, mimo że wychowana była w duchu patriotyzmu, ona nie akceptowała tej rzeczywistości niepodległościowej, tej niepodległej Polski, tej nowej mody, która weszła wraz z niepodległością. Wchodzi do mieszkania córki, słyszy piosenkę Close Your Eyes, ale ona nie chce zamykać oczu, ona chce dalej żyć, chce dalej być aktywną osobą, ale problem jest taki, że ona była wychowana w zupełnie innym modelu. Ona była wychowana na styku kultury polsko-rosyjskiej z uwielbieniem dla muzyki z NRD i RFN. Znaczy, tutaj oczywiście żartuję, chodzi o muzykę operową niemiecką. Często się mówi, że nie szanowała kultury polskiej, że gardziła powstaniami i moim zdaniem jest to wynik zbyt literalnego odczytywania
jej wypowiedzi. Mówiąc wprost, jest to bzdura. Róża jest Gustawem, który wraca z wygnania. Róża na wygnaniu, w tej niby niewoli, prowadziła szczęśliwe życie i tęskni do PRL-u, przepraszam, do Taganrogu. Paradoks właśnie Róży polega na tym, że ona chełpi się swoimi przodkami, ich walką, ale jednocześnie cierpienie jej rodziców oznaczało najszczęśliwsze momenty w jej życiu i tylko i wyłącznie przez zapalczywość ciotki Luizy została wyrwana z tego swojego idyllicznego świata w Taganrogu i wbrew jej woli została przewieziona do tej okropnej Warszawy i ta ucieczka ciotce Luizie w Warszawie jest właśnie symboliczną próbą powrotu do Taganrogu. Ona tęskni do czasów, które były niewolą jej przodków i które to czasy nauczono ją nienawidzić. To jest w zasadzie definicja boomera. Tak oto z dnia na dzień kazano całą moją radość, dzieciństwo moje porzucić i do Polski wracać, do której dziadowie tęsknili. Dla nich ona krajem była szczęśliwej młodości, ale dla mnie czym? Wygnaniem. I to jest właśnie cały paradoks życia Róży. Ona po przeprowadzce do Polski nie ma już energii, nawet ochoty, by zaznajomić się z nową rzeczywistością. Starego kota nie nauczysz nowych sztuczek. I nawet jeśli Róża miała w momencie przeprowadzki 16 lat, niestety nie udało jej się zadomowić w pełni w nowej rzeczywistości. Róża cechuje syndrom ofiary, dlatego wydaje jej się, że może więcej, dlatego często przekracza granice, których normalnie człowiek nie stara się nie przekraczać. Ale to nie znaczy, że czy krytykuje kulturę polską, ale to nie znaczy, że się od niej odcina. Jej uwagi zresztą bardzo często były celne. Oto próbka. Twoja matka powiedziała, że ślub prawosławny piękniejszy i że w Polsce wszędzie śmierdzi. I że szlachta Polskę sprzedała i że ja mam oczy jak wół. To cytat akurat z żony Władzia, która skarżyła się swojemu małżonkowi po tym, jak pojechała jej Róża. Ona jest do bólu szorstka, ale moim zdaniem ona nie mówi nieprawdy. Interpretacje zarzucające Róży nienawiść do Polski są, jeśli nie głupie, to na pewno błędne. Tak jak wspominałem wcześniej, zbyt literalnie odczytujemy tekst i słowa Róży. Oto tutaj kolejna próbka. Tylko łóżeczko w koronkach i w kwiatach, w kuchni i w szafie może być błoto. Czy tak to mamusia nauczyła? Czy to taki jest polski w wysokich sferach obyczaj? Tutaj strofuje znowu synową i w zasadzie czy mówi coś nieprawdziwego? I jeśli w ten sposób by patrzeć, to dla porównania weźmy sobie Magdę Gessler, która pewnie musiałaby nienawidzić kuchni, bo powiedziała kilka razy, że jedzenie jest ohytne, rzucała garami i była niemiła. A nikt czegoś takiego jej nie zarzuci, ponieważ każdy rozumie, że ona dąży, że nią kieruje perfekcjonizm, że ona chciałaby, żeby posiłek był jak najlepszy, w najlepszym stanie, żeby był jak najsmaczniejszy. Na pewne rzeczy sobie po prostu nie chce pozwolić. I tak samo czyni Róża. Dla niej właśnie, jeżeli syn urządza przyjęcie w ambasadzie, to ma to być najlepsze przyjęcie. Ma to być, gościom mają opadać szczęki z wrażenia i taki efekt, na takim efekcie jej zależy i z tego właśnie powodu jest czasami, może być troszeczkę obsesowa. Róża jest diabelsko skuteczna. Trzyma się rutyn, widzi cel i robi wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Jakby w swoim życiu nie osiągnęła zamierzonego celu, ale stara się kompensować to swoje niepowodzenie i stąd zmusza syna do pilnej nauki i w zasadzie można powiedzieć, że osiągnęła swój cel, bo z jednej strony syn Władyś osiąga bardzo, bardzo wysokie wykształcenie, zdobywa wysokie wykształcenie, Marta zostaje śpiewaczką, dzieci osiągnęły zamierzone, spełniły pokładane w nich nadzieje i to właśnie w głównej mierze jest zasługa Róży i jej wysiłku. Oczywiście
Róża była po lobotomii, ona nie ma czegoś takiego jak empatia, ale nie można jej odmówić skuteczności. Cudzoziemka jest odwróconą opowieścią o romantycznym wygnaniu. Gustaw ruszał na Syberię, by w jakiś tam pokrętny sposób zdobyć rząd dusz i zmienia się z Konrada w Gustawa. Tutaj mamy odwrotny kierunek podróży, nie tylko symboliczny, ale również geograficznie, ponieważ Róża wraca z Taganrogu do Polski, również wbrew własnej woli i również zmienia imię z Róży na Ele czy Ewę, w zależności od tego, kto się do niej zwraca. Zmienia imię po to, by wtopić się w nowe otoczenie, by nie wyróżniać się. Ciotka Luiza stara się wtłoczyć ją w te ciasne ramy, a Róża szarpie się, wyrywa się po to, nie chce, by być wprasowana w ten ciasny, jej zdaniem, schemat. Tu dochodzimy do kluczowego punktu zwornika psychologii Róży Żabczyńskiej. Jak samo jej nazwisko wskazuje, Róża miała żabią perspektywę. Jej życie było złamane teologią handlową, czyli zbierasz dużo dobrych uczynków, punktów, to Bóg ci to musi jakoś wynagrodzić, najlepiej już w trakcie twojego życia. I ona zbierała dużo punktów, a Bóg pozwolił odejść Michałowi, no i ukochany synek Kazio też zmarł. Tak tłumaczy się wiarę dzieciom i w przypadku Róży zostało jej to wytłumaczenie na całe życie. Obraża się na Boga, postanawia, że nie będzie już więcej zbierać punktów, ba, będzie robiła wszystko, żeby zbierać jak najwięcej punktów minusowych. I tak ta teologia ze szkółki niedzielnej po prostu w przypadku Róży Żabczyńskiej zadziałała z odwrotnym wektorem. I Róża obraża się z jednej strony, jak już wspominałem, na Boga z powodu tego, że odszedł Michał, i z drugiej strony za śmierć własnego syna. Ale jeśli spojrzymy sobie na statystykę, to w XIX wieku 1/3 dzieci nie dożywała 15 roku życia. I Róża obraża się na Boga, a powinna w zasadzie obrazić się na rozwój, czy umiarkowany rozwój wówczas jeszcze medycyny. Życie Róży rozpadło się symbolicznie po przekroczeniu granicy ziem polskich, kiedy do pociągu przysiadł się gruby szlachcic i poturbował jej bagaże oraz potłukł pamiątkę rodzinną lusterko. To lusterko jest obrazem niejako rozpadnięcia się świata Róży. Trafiła jakby ta abstrakcyjna Polska rozpada się w kontakcie z prawdziwą Polską, która Różę po prostu rozczarowuje. I symbolem tego rozczarowania jest właśnie ucieczka Róży od cioci Luizy, która woła za nią Royza. No i czym wywołuje zgorszenie wśród przechodniów. Dlaczego Żydówka, bo Róża była dosyć ciemnej urody, dlaczego Żydówka spaceruje sobie spokojnie po parku, po łazienkach bodajże? A przypomnę, że akcja powieści dzieje się jeszcze przed I wojną światową. Róża jest ofiarą tego romantycznego wychowania, polskiego romantycznego wychowania, wysmakowanego cukierkowego obrazku burzanów wonnych, gdzie dzięcielina pała, a dostała śmierdzącą Warszawę. Podobny dramat przydarza się również ubożającej wdowie, szlachciance, pani Kasi, która jest teściową Władysia. Pieniądze i uprzywilejowana pozycja skończyły się wraz z nastaniem niepodległej Polski, więc pozwalała Steni przyjaźnić się z Żydówką, nazywała stróża panem, dozorcą i milczała, gdy chwalono demokratyczne rządy lub literaturę bolszewicką. A tutaj inny przykład, kiedy rodzina szlachecka spotyka się przy okazji świąt. Najgoręcej wywoływano Polskę, bo ona, mimo niepodległości, mimo zaślubin z morzem, mimo mszy polowej dostępnej dla każdego w dni parad, dla nich nie była ziszczona. Wywoływali więc własną Polskę, nucąc pieśni katorżne na przemian z berżeretkami, z kolędami. Ten kraj demokratyczny, ta dzisiaj tak opiewana druga RP, nie była krajem ziszczonych marzeń ludzi wychowanych jeszcze w trakcie zaborów. Znowu jakby mamy idealny obraz boomersów.
Spójrzmy jeszcze raz na początkowe sceny książki. Róża, po tym, gdy okazuje się, że nie ma w domu Marty, przechodzi w tryb szału. Stwierdza, że stolik jest zniszczony, a ona go z miejsca na miejsce przez Rosję woziła. Róża dorabia sobie kartę męczennicy. Przecież ona jako dziecko nie mogła odpowiadać za transport stolika. Tu ewentualnie może wchodzić tylko i wyłącznie czas, kiedy ona jako małżonka Adama podróżowała po Rosji, ale podróżowała po Rosji jako jego małżonka na skutek swoich własnych namów, po to, by posuwał swoją karierę naprzód. Również stwierdza, że zdjęcie dziadka, czy tam pradziadka, nie pamiętam, jest nieodpowiednio eksponowane. Szal babci z Wardeckiej również wisi w złym miejscu. Zrywa go i w trakcie tego zrywania uszkadza go, bo zarzuca Marcie, że przybito go do ściany ordynarnymi gwoździami. Wspomina jeszcze o krzyżu, który gdzieś tam w centralnym miejscu tego salonu był umieszczony, krzyżu z katorżniczym, zrobionym z chleba przez jakiegoś przodka zięcia. I tak zastanawiamy się, jakby ci młodzi mają w zasadzie ołtarzyk z pamiątek narodowych, pamiątek po swoich przodkach. Róża wdziera się tutaj w to miejsce, w zasadzie jest huraganem, zniszczeniem. Róży zdaniem, ona chroni te rzeczy przed rękami profanów, te rzeczy są nieodpowiednio wyeksponowane, a całość właściwie tą iskrą jest fakt, że Róża jest wściekła na swoją córkę Martę, że nie pojawiła się, czy nie była w domu wtedy, kiedy się umówiły. Róża nie potrafi nazywać swoich emocji i jest po prostu, cokolwiek było w tym momencie Marty, było złe. I to, co mi się tutaj nasuwa, najbliższe wytłumaczenie, to jest bunt trzylatka. Róża była przekonana o wielkim patriotyzmie swoim czy swoich przodków, ale spójrzmy na jeszcze jedną rzecz, która w ogóle... ona jeszcze stwierdza, że patriotyzm sprowadzał same nieszczęścia na nią, na jej rodzinę. Ale spójrzmy na bitwy, w których brali udział jej przodkowie. San Domingo, Somosierra, to w zasadzie były bitwy opresyjne, gdzie pod Somosierrą Napoleon złamał opór Hiszpanów przed okupacją francuską. W San Domingo również żołnierze mieli tłamsić powstania niepodległościowe. Tutaj podzielę się moją obserwacją, może troszeczkę wydumaną, ale psychika Róży moim zdaniem zbudowana jest w następujący sposób. Część popędliwa to jest Rosja, gdzie jej potrzeby życiowe, biologiczne były zaspokajane, gdzie była szczęśliwa. Część Niemcy to jest jej superego, czyli smutne niemieckie pieśni, Schöne Nase, doktor Gerhard i wielka platoniczna miłość do Michała. No i Polska, która jest rozdarta właśnie między tymi biegunami. Jak rozdarta jest właśnie Róża? Róża pragnie wzniosłości, wielkości. Dzień powszedni doprowadza ją do furii. Jak zauważył w swojej recenzji Bruno Schulz, Róża rośnie w momentach przesilenia, kiedy trzeba właśnie ratować życie córki, kiedy trzeba zorganizować bal dla dyplomatów. Jest stworzona do bohaterstwa, właśnie do muzyki uniesień miłosnych. Jest w 200% córką polskiej krwi i problem jest taki, że właśnie między tymi momentami bohaterskimi również trzeba żyć. Róża zdaje sobie sprawę ze swojego podejścia. Czasem właśnie dla fanfaronady psuje efekt swojej wielogodzinnej, wielodniowej pracy, kiedy to na przykład daje psztyczka w nos ambasadorowi i krytykuje kulturę polską, albo wypomina Rosjanom, że Polska również miała królów. I ona jest jak właśnie, jak ten, moim zdaniem ona symbolizuje wysiłek powstańczy, który ogrom pracy był marnowany w głupi sposób. A jak wygląda moment pogodzenia się Róży Żabczyńskiej ze światem?
Ano wygląda w ten sposób, że Niemiec każe się jej rozebrać, łapie ją za gołą pierś i mówi, że ma ładny nos. Róża odpycha rękę doktora, jest wściekła, oburzona, ale dochodzi do psychoanalitycznego przeniesienia i bum. A jak wygląda pogodzona ze sobą i ze światem Róża Żabczyńska? Jak marny serial drugorzędny. Mężowi i córce chce dogodzić. Służąca robi pyszny posiłek. Wszyscy są w pyte. Zięciowi mówi, polej wnukowi tutaj wino, jest super chojrakiem. Co marudzisz mi? Przecież co z tego, że ma dopiero 8 lat? Cała ta scena jest mocno plastikowa. Ona sieje też popłoch wśród rodziny, którzy boją się, że to jest jakiś podstęp, że za chwilę objawi im się z powrotem stara Róża i odbije sobie w dwójnasób to spijanie z dzióbków. Ta scena, jakby tak zastanówmy się jeszcze troszeczkę szerzej, ta scena jest bardzo opresyjna, bo tutaj zgoda oznacza, że w zasadzie Róża nie może mieć własnego zdania. Ona godzi się na wszystko, cokolwiek tam, nie wiem, poda służąca, co powie wnusio, zięciu i tak dalej. I u podszewki ta scena oznacza, że harmonia oznacza brak krytyki, brak przestrzeni na dyskusję i na odmienne zdanie. I dla mnie to jest przemocowy koszmar, ponieważ nie sposób w takim świecie żyć i być sobą. I kiedy ona oznajmia też pewnego rodzaju rewelacje, te rewelacje na temat swoich przodków, te rewelacje są odrzucane przez właśnie Martę, która mówi, przyznaj się, mamo, że twoje rewelacje o pradziadku to pod wpływem boja. Zachciało ci się koniecznie także kogoś odbrązowić. A ja wolałabym nie wierzyć w to, że pradziad był pijaczyna. Mój Boże, spiżowy komandor mego dzieciństwa. Ileż to Władyś naopowiadał mi o nim wzniosłości. No i tutaj widzimy też, że wśród dzieci Róży mamy też mechanizm wyparcia. Ona jakby, Marta stwierdza, że mój dziadek nie był pijaczyną. Broni go, a jakby nie rozumie, że jakby uosabawia pewnego rodzaju opis. To babka, czyli Róża, nie powiedziała, że był żulem spod mostu, tylko po prostu, że nadużywał alkoholu. Nie wszystko, co robiła Róża w swoim życiu, było złe. Wykształciła, tak jak wspominałem, wykształciła dzieci na porządnych ludzi. Miała wiele celnych uwag. Główny problem Róży to był sposób, w jaki ona postępowała w swoim życiu. A na koniec właśnie, moim zdaniem, Róża staje się karykaturą, ponieważ tutaj szczęście oznacza, że nie można mieć własnego zdania, że Róża w zasadzie staje się takim tandetnym potakiwaczem. Ta scena jest, dla mnie ona jest sztuczna i opresyjna dla niej. To jest właśnie piekło, taka udawana jednomyślność i nasrałeś mi na głowę, okej, i tak miałam coś zrobić z włosami. To jest boomerska harmonia, spijamy sobie z dzióbków, ale w zasadzie i tak się ze sobą nie zgadzamy, a niedogodności musimy trawić w sobie. A Róża w momencie śmierci płakała z uśmiechem okropniejszym od rany. I znowu mamy tutaj motyw Gustawa. Tu u Gustawa była rana na czole, na twarzy, a tutaj jest u Róży uśmiech niczym rana. Polecam wam jeszcze raz zastanowić się nad treścią Cudzoziemki. Przeglądałem wiele różnych opracowań i artykułów dotyczących Cudzoziemki i doszedłem do wniosku, że biblioteczka opracowań, tutaj autorką jest Urszula Lementowicz, jest jakby wzorcem zbierającym typowe cechy standardowego opracowania. Do czego to się sprowadza? Książeczka ma 49 stron. Główna treść książeczki to jest streszczenie fabuły, okoliczności powstania książki, czas i miejsce akcji, biografia bohaterki i inne takie pierdy. Interpretacja zajmuje półtorej strony,
A jeszcze tak na siłę można podciągnąć rozdział psychologiczne uwarunkowania przemiany róży. Rozdział stanowi, znaczy zawiera gdzieś na 3 stronach i to jest całość. Czyli zaokrąglając naprawdę przy dobrych chęciach do góry mamy około 9% treści książki, to jest interpretacja, a reszta to są technikalia, mniej ważne moim zdaniem. I to pokazuje właśnie, czego jesteśmy uczeni w szkole. Streszczać, nie interpretować, nie zastanawiamy się, w jaki sposób można by było odczytać książkę, czy może gdzieś, nie wiem, pokłócić się o treść, czy podyskutować na temat różnych sposobów interpretacji. Nie, mamy jedyny sposób interpretacji i tyle. Jest to moim zdaniem dość niewesoły obrazek. Zostawiam Cię z tą refleksją na koniec. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego materiału. Cześć.